Witajcie w kolejnym filmie z tworzenia i omówienia rozpisek. Jak widzicie, udało mi się załączyć kamerkę, więc tym razem będzie z kamerką. I zanim przejdziemy do omówienia listy, którą na dzisiaj dla was przygotowałem, jakiś czas temu wpadłem na taki pomysł. Myślałem sobie, co można by zrobić, jak można by jakoś przyspieszyć rozwój kanału i pomyślałem o pewnego rodzaju regularności. Co byście powiedzieli na to, żeby w każdy poniedziałek pojawiał się jakiś film z Legionu? Czy to tam będzie omówienie list, czy tam raport, czy coś innego, no to tam różnie będzie. I żeby w poniedziałki właśnie pojawiały się filmy dotyczące Legionu. W czwartki, żeby pojawiały się filmy z jakichś różnych gier planszowych i karcianych. I średnio raz na dwa tygodnie chciałbym, żeby pojawiał się na kanale raport. To może być w ramach poniedziałku, a może być to dodatkowo jako pojawienie się filmu po prostu w któryś z pozostałych dni, ale chciałbym poniedziałki poświęcić na Legion, a na przykład w czwartki spróbować już tak regularnie zacząć wrzucać, wiecie, takie filmy z innych gier, żeby też się pojawiały. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu, bo jestem ciekaw waszych opinii, czy uważacie coś takiego za całkiem ciekawe i jakby w porządku, jakby to widzicie. No dobra, teraz już przejdziemy sobie do omówienia tej konkretnej listy, którą dzisiaj przygotowałem. I to jest tak, mamy sobie Jodę. Jak widzimy, Joda jest ogólnie dobrym dowódcą, no kosztuje bardzo dużą ilość punktów, ale on tam generalnie jest dosyć mocny. Wyposażony w Force Pusha, Force Barrierę, Force Guidance, czyli taki, myślę, dosyć podstawowy wariant grania Jody. Push, bo Force Userzy bez Pusha to tracą chyba 50% bycia Force Userami. Force Barriera ze względu na to, żeby przytrzymywać dłużej przy życiu nasze tam klony. Ewentualnie Padme, ale Padme zazwyczaj stoi z tyłu. I Force Guidance, żeby troszkę zwiększyć przeżywalność, tudzież skuteczność ataku, bo jeden oczywiście dajemy na Padme żeton Surge'a, a drugi damy sobie na przykład na Face jedynki. No to tak jak wspomniałem, Padme, bardzo częsta konfiguracja Joda łączony z Padme, dodatkowo swoim pistoletem, żeby dać tutaj bazę do fire supportów w razie czego. No i ogólnie wiadomo, no rozdawanie żetonów, gdzieś tam Joda i każdy szybko pomyśleć, nie? I ona potem szybko myśli i mamy dużo żetonów dla reszty armii. 3 razy face 1 z DC-15, żeby to ostrzeliwać przeciwnika na troszeczkę dalszy zasięg. Możemy zacząć od takiego, wiecie, pikowania, że tutaj gdzieś się kryt przebije, tu się gdzieś kryt przebije, tu będzie musiał za jedno, rzucać tu za jedno. Przy okazji zdejmujemy tym standby'a, a jak podejdziemy na bliższy zasięg, to jest to już całkiem przyjemna pula do fire supportowania, ze względu na to, że dodaje critical i jeszcze ma 6 kości sama w sobie. To nie jest jakoś dużo jak na fire support, natomiast to jest całkiem niezła jakość. Po 4 czarne, 2 czerwone z critical 1, to myślę, że tutaj pewnie do 5 trafień można by szukać, a jeśli włączymy właśnie to surge'owanie na przykład do Padme, dodamy jeszcze jej koski, Pierce'a, no to w jakieś takie cele typu Stormtrooperzy na przykład, to myślę, że będzie to całkiem przyjemne. I do tego, oczywiście jeszcze nie wyszli, ale już niedługo, bo już zaraz mamy maj, 3 razy kloni komandosi w mojej aktualnie chyba ulubionej konfiguracji, czyli HQ Uplink, Katan Armor pomuszą i Pattern Armor. No i oczywiście ta swoja broń, która mam nadzieję, że niedługo powiedzą, jak ona działa, ale chyba zapowiada się, że niestety będzie się wyczerpywać cała, co troszeczkę jest takie se. Ale dlaczego tutaj mamy jeszcze ich z Jodą? Ponieważ Jodą możemy kazać zrobić im recover i dzięki temu przywrócimy HQ Uplinka i przywrócimy broń. I myślę, że to jest całkiem ciekawa opcja, bo jak dobrze wiemy, oni za otrzymanie rozkazu dostają aima. Ewentualnie tutaj już możemy też trzeć na zasięgi 4 i gdzieś tam potrzebujemy aima na Pierce'a, tam ta jedna czerwona potrafi nie trafić, zwłaszcza jeśli przeciwnik nie stoi gdzieś tam blisko naszego żetonu, żeby mieć ten critical 2, więc tutaj aim odpadmy się może dodatkowo przydać, więc wydaje mi się, że to będzie dobrze ze sobą współgrało. Na pierwszy rzut oka pewnie nie widzicie za dużo impaktu w tej liście, bo Joda tam impact 2 przy walce, no to powiedzmy, że 2 razy atakuje impact 4. No i tutaj właśnie mamy tą broń z drugą konfiguracją, więc tutaj jeszcze dodatkowy impact 12, który się co prawda wyczerpuje, ale jest. Także kloni komandosi generalnie do takiego taktycznego grania. Możemy zacząć właśnie w tej wersji, że strzelamy sobie na daleko, tutaj z DC-ków strzelamy z ich DC-ków, bo to też są DC-ki. I Padme wspiera gdzieś tam żetonami, Joda chroni, a możemy spróbować agresywnie, ponieważ pół naszej rozpiski może robić infiltrację, ze względu na to, że oni mają wbudowaną, a Padme może otrzymać ze swojej trójki, więc przejdźmy do kart dowodzenia, tutaj będzie też bez większych zaskoczeń. Trójka Jody,
bo czemu nie? Yoda ma chyba najlepsze karty dowodzenia w grze, a przynajmniej na pewno konkurencyjne dla innych dowódców, tudzież operatywów. Diplomatic Cover, właśnie żeby spróbować, jeśli nam na to pozwala timing zagrywania kart, zrobić sekretną misję na Padme, więc możemy zagrać jako sekretną misję, ewentualnie Reliable 1 i od razu te klony będą miały gdzieś tam zwiększoną odporność. Oczywiście komandosów chcemy trzymać w tej liście blisko żetonów, żeby mieli cały czas konwertowanie obrony, natomiast przyda się to do konwertowania ataku, tudzież obrony na face 1, które pewnie będą ostrzeliwywane, ponieważ przeciwnik będzie chciał nam ograniczyć możliwości fire supportowania. Dwójka Jody, bo czemu nie? Ja tu widzę tak, że jak oni tam wykorzystali swoje age coplinki, to Jodą każemy w rundę wcześniej zrobić recover na jednostce, na której będziemy chcieli użyć tej karty. Używamy na niej tej karty i potem w tej rundzie, w której użyliśmy tej karty, Joda będzie kazał im zrobić ruch. Oni dostaną tam rozkaz, więc będą mieć aimba i z tego ruchu zrobią strzał z Relentless. Co prawda nie jest to tak skuteczne jak w przypadku arków, ze względu na to, że arki za ruch dostają aima. Natomiast wciąż będzie to, myślę, całkiem ok, jakby to jest tak samo użyteczne jak w sumie wszędzie, no z tym, że arki tutaj mają ten plus z tym, z swoim Tactical 1. Także troszeczkę gorsze w tej konfiguracji, natomiast wciąż dobre i jak najbardziej użyteczne. Agresywne negocjacje, bo kto wie, może się przydadzą, może zginie Yoda, nie wiadomo, karta jest dobra, bo tutaj hostage'a na przykład możemy szybciej ruszyć, bo potem przejdę do omówienia scenariuszy i hostage rzeczywiście się tutaj znajdzie. Także dwójeczka Padme jest świetna. Jedna z moich w ogóle ulubionych kart w grze, tak mi się wydaje, że mogę tak powiedzieć. Size matters not, no bo Jodę gramy, no to jak my Jodę, to grzechem jest nie grać trzech kart Jody, więc tak, więc bierzemy jedynkę Jody. Poza tym bardzo dobra karta. Joda tutaj dwa ataki, dwa razy force push może zrobić, także tutaj wiele kombinacji. Już tyle razy, co widziałem, co dobrzy gracze grali tym Jodą, to z tą kartą naprawdę działają takie cuda, jakie wam się pewnie nie śniło. No i jedynka Padme, ponieważ możemy sobie zabrać wszystkie supresy z innych jednostek na nią, ona tam danger sense, wiadomo, dodge i dzięki temu też nie będziemy tam tracić albo mieć spanikowanych tych jednostek, których potrzebujemy do użycia. To taka sytuacyjna karta, może się w którymś momencie gry przydać. No i przejdziemy teraz do scenariuszy. 8 aktywacji to nie jest dużo, dlatego tak, key positions może się wydawać ryzykowne przeciwko takim 11 aktywacjom, ale pamiętajmy, że mamy Jodę, który zagra sobie jedynkę i zrobi force push, recover, force push, plus dojdzie speedem 3 na objective, w sensie do terenu, żeby się stykać, więc tak naprawdę Joda w tym key positions jest wart 3 aktywacje, bo sam robi punkt i dwie może odepchnąć. Także tutaj Joda MVP do key positions i tutaj możemy robić sekretną misję, więc mamy tą przewagę, że albo zrobimy remis 2-2 i wygramy na małe w jakiś sposób, albo na przykład zrobimy tak, że będziemy mieć remis na jakimś punkcie, będziemy mieć swój przeciwnik swój i my mamy za secret mission punkt, więc tutaj będziemy w stanie troszeczkę to lepiej ograć. Także taka jest tutaj moja myśl z tym związana. No i tutaj z kolei komandosów na key position zgrałbym raczej defensywnie, strzelanie na czwórkę, wykorzystywanie właśnie tego Pierce'a i takie bezpieczniejsze granie. Recover the supplies, to jest ważne tutaj, że tutaj będą ważni komandosi. Myślę, że komandosi są takim MVP tego scenariusza, ponieważ infiltrujemy się, tak żeby być blisko środkowej skrzynki, zagrywamy, bo to jest trik, słuchajcie, zagrywamy dwójkę Padme w pierwszej rundzie na oddział komandosów, który jest niedaleko tej skrzynki, nie? I on dostaje speed 1, którym już może zetknąć się z obiektywem, więc zetknie się ze skrzynką. Pierwsze, co robimy, to aktywujemy tych komandosów, a oni nam nigdy nie zginą, bo dzięki Katan Armorowi wiemy, że nieważne jaki rzut by nie był, czy ten rzut będzie kosmicznie dobry dla przeciwnika, będzie miał, nie wiem, fire support, 20 trafień, my wybronimy 0, to i tak zginie nam 1, bo mamy Katan Armor, także Recover the Supply z tym trikiem jest super, bo claim i ruch do tyłu. I już nasza armia gdzieś tam wychodzi wtedy po tą środkową skrzynkę, granie pod objective w szczególności. Myślę, że ogólnie Recover the Supply w połączeniu z Padme i komandosami to jest najlepsze, co możemy zagrać. I to jest ważne, tutaj nie możemy zagrać trójki Padme jako secret mission, bo musimy zrobić ten trik z dwójką. Zakładając, że będziemy... A, są dwa punkty bida, więc gdzieś tam czasem będziemy tym blue playerem, więc zakładając, że są nasze scenariusze, to jeśli przeciwnik się tak nie zorientuje, to jest duża szansa, że to recover ugramy na scenariusz. No i plus mamy Jodę, który zawsze gdzieś tam jest takim fajnym gościem do pomagania, zabezpieczania i tak dalej. Hostage, no bo mamy Force Usera, a z Force Userem, jak dobrze wiemy, dobrze zagrać Hostage'a, plus mamy ewentualny ruch z dwójki Padme, żeby Hostage'a jeszcze szybciej do naszej strefy cofnąć. Tutaj z kolei komandosi
jeśli chodzi o infiltrację, również raczej defensywnie. Ewentualnie możemy szukać jakichś dobrych kątów, żeby gdzieś tam flankować przeciwnika, ale to już zależy od rozstawienia. Intercept the transmission, transmissions, przepraszam, ponieważ tutaj tak samo Yoda może znowu wejść z jedynki w zasięg, zrobić force pusha, recovery i zrobić force pusha, więc znowu Yoda liczy się za 3 aktywacje na intercepcie, no i mamy 8 aktywacji piechoty, więc myślę, że czemu by tego nie grać. Plus możemy komandosami tak się zacząć, żeby gdzieś tam byli za jakimś budynkiem czy czymś i być bardzo blisko na intercepcie, żeby tam robić już jakąś presję przeciwnikowi. A dzięki Age Coplinkom zawsze, gdy będziemy mieli potrzebę, będziemy mieli tą kontrolę, przynajmniej na tę rundę, w której Age Coplink jest przygotowany. Także to mi się bardzo podoba, że w końcu jest jednostka, która nie jest pojazdem i ten HQ uplink, oczywiście pomijając czasy, gdzie był Rex, którym wrzucałem HQ uplinki na arki i wydłużaliśmy sobie zasięg po ruchu, bo dostawaliśmy aima, to w końcu jest taka jednostka piechoty, na którą naprawdę widzę, że warto tego HQ uplinka zagrać, bo tutaj niestety, ale recover będzie bardzo mocno w cenie i gdy, no niestety, i gdy wyjdzie jakiś dowódca, który dostanie recover z karty, ja go widzę bardzo dobrze z komandosami. Na razie takiego nie ma, kto wie, może Bad Batch dostanie kartę dowodzenia i dostaną jakiś recover dla jakichś jednostek, chociaż nie wiem, nie będę tutaj spekulował, to nie o tym film jest, ale w każdym razie będzie to miało dodatkową wartość. Dobrze, mamy tego intercepta omówionego, no tutaj wiadomo, no ktoś musi trzymać tam z tyłu nasz ten objective, więc to pewnie będą jakieś tam face jedynki, ewentualnie Padme, tak żeby rozdawać żeton i być w zasięgu, bo to się da zrobić, to są takie odległości, że jest to możliwe, także to też myślę, że całkiem w porządku scenariusz dla nas, żeby zagrać. No i z tym Katan Armorem, Shieldem, myślę, że komandosi tutaj też strategicznie będą mieli duże znaczenie i możemy nawet zacząć z konfiguracją broni na 1-2, żeby postraszyć przeciwnika, żeby nie chciał wychodzić na ten środkowy punkt, albo możemy spróbować dzięki infiltracji walczyć o ten jego punkt i możemy wtedy na przykład powalczyć o 2 skrajne punkty. No te kombinacje są naprawdę różne, plus mamy cały czas te żetony, żeby psychologicznie z tego Complete the Mission pograć, także naprawdę ciekawe opcje strategiczne się teraz pojawią w grze. Co do rozstawień. Major Offensive, ponieważ tutaj w razie czego wszystko możemy trzymać blisko Jody, czyli Force Barriera, blisko Padme, żeby rozdawała żetony i dodatkowo strzelać tutaj na zasięgi 4 już możemy, także mamy 6 aktywacji, które gdzieś tam sobie bardziej lub mniej delikatnie postrzelają. Advanced Position ze względu na to, żeby gdzieś tam lepiej spozycjonować naszych tych komandosów po zrobieniu infiltracji, bo po infiltracji możemy zrobić Scouta 1. Także tutaj myślę, że to jest takie, jeśli byśmy potrzebowali strzelać koniecznie z tej broni na zasięg 1-2, to całkiem ciekawe rozstawienie i w razie czego też Jodę troszkę podsuniemy, więc Padme gdzieś podsuniemy, więc możemy trochę łatwiej zadbać o to, żeby ci komandosi mieli dodatkową ochronę, mimo tego, że rozstawili się gdzieś poza naszą armią. Long March, typowo na strzelanie na dalekie zasięgi. No i tutaj jeszcze jest ewentualnie opcja taka, że stąd tutaj może Padme robić sekretną misję, prawda? I Padme sama też sobie dostaje infiltrację, więc jak przeciwnik zacznie się rozstawiać gdzieś tutaj, to my zaczniemy Padme w strefie i mamy gotową sekretną misję, prawda? Więc tutaj takie ciekawe opcje. Long March, żeby strzelać się po prostu na daleko, gdzieś tam już zacząć od wykorzystywania naszych broni na zasięg 4. Wiadomo, że tutaj gramy przeciwko typowym gunlinom, które mają lepszą siłę ognia na te zasięgi, no to raczej te rozstawienia staramy się banować i celujemy w Advance lub Major Offensive i Rollout, bo podobne założenia. Tutaj, jeśli przeciwnik się zdecyduje na przykład wystawić jakiś armorowy pojazd blisko, to możemy zacząć naszymi komandosami z bronią na 1-2, bo tutaj możliwe, że gdzieś tam po jednym ruchu już będzie zasięg, będziemy mieć impact i on się może też tego nie spodziewać, bo komandosi są jeszcze nową jednostką. No, chyba że jesteście z Polski i oglądacie ten film, to już się spodziewacie, tak? Conditions. Clear conditions, bo czemu nie? Jakby spoko, to jest ok. Fortified positions, no tutaj się zastanawiam na przykład, bo na infilda wiem, że nie chcemy grać, bo jeśli będziemy chcieli wykorzystywać te infiltracje, to tak trochę się będziemy tym blokować, więc trochę słabo. Warwary potrafi być problematyczne, jeśli Yoda gdzieś tam odejdzie od zasięgu klonów, które trzymają key positions. Supply drop niby spoko, ale z drugiej strony naprawiaczki nam nic nie dają. Rapid reinforcements, myślę, że całkiem ok, ale nie wiem, chciałem tego Fortify'a, żeby zwiększyć jeszcze bardziej obronność naszych klonów, żeby one tam jeszcze dłużej przeżywały i tutaj myślę, że jeśli będziemy pikować Fortified,
to mamy bronię z criticalami, ewentualnie komandosi dostają critical 2 przy żetonach, więc jak przeciwnik, tutaj jeszcze zależy, czy najpierw będziemy rozstawiać barykady, czy żetony, to jest bardzo zależne, bo jeśli barykady, to wtedy ustawimy tak sobie żetony, żeby one były przy barykadach, więc jak przeciwnik podejdzie pod barykady, my dostajemy critical i gdzieś tam będziemy się przez ten heavy cover przebijać. Plus też można psychologicznie już pograć przy rozstawianiu, bo gdzieś tam rozstawiamy barykady, przeciwnik może się spodziewać, że wtedy będziemy się tam rozstawiać, więc zacznie troszkę inaczej się rozstawiać, a my wtedy go zaskoczymy, rozstawiając się z innej strony. Plus, a wiem, mamy fire supporty, więc gramy pod fire support. Żeby zwiększyć pulę, żeby tam ten heavy cover tylko raz nam ściągnął kostkę, a przeciwnik zakładając, że nie gra drugą republiką, tego nie ma, więc będziemy tak jakby na plus. Limited visibility, ponieważ może się przydać w niektórych scenariuszach, gdy przeciwnik ma takie mocne gunliny. Poza tym sami wreszcie go możemy to zbanować, ale jeśli przeciwnik ma na przykład gunline na piątki, czyli tam snajperzy, aktualnie eksperymentalne droidy, jakieś ten, no wyjdą ci przecież. Range trooperzy to oni gunline mają lepsze na czwórkę z death trooperami niż my, więc tutaj można wtedy pomyśleć o tym, żeby to limited jednak wcisnąć. Zwłaszcza, że klony komandosi nienawidzą snajperów i bycia pikowaną, bo jak będą nam zabijać po jednym modelu, to będziemy strasznie na to cierpieli i oni niestety na to cierpią. Dlatego mamy JS Force Barrierą i mamy tego shielda, żeby przynajmniej te dwa strzały snajperskie tak jakby anulować. Natomiast no, zawsze można po prostu nie dostać tych strzałów i nie musieć palić zasobów, więc limit ten wydaje mi się całkiem w porządku. I hostile environment, ponieważ Padme z jedynki może zabrać te supresy z naszych pozostałych jednostek i wziąć na siebie. Możemy w razie czego przytrzymać supresa w odpowiednim miejscu, jeśli chcemy mieć podniesiony cover. No i ewentualnie przeciwnikowi może to też przeszkodzić, bo gdzieś tam na przykład postrzelamy z tych zasięgów 4. No, key position akurat musi się stykać z terenem, no ale powiedzmy, że gdzieś tam był na jakimś intercepcie, nie stykał się z terenem i nagle mu spanikowaliśmy oddział i on dzięki temu hostile'owi nie zdejmie supresa, więc wystarczy nam załóżmy 4 supresy, bo często te morale 2 gdzieś występują zamiast 5, więc ułatwi to nam troszeczkę granie właśnie wokół scenariuszy. No i to tak jak mówiłem, no ja bym to tak widział, że klony komandosi, kluczowe będzie rozmieszczenie tych żetonów Complete the Mission i bardzo trzeba dobrze pod scenariusze grać. W niektórych scenariuszach po prostu militarnie strzelamy na te zasięgi 4 i szukamy tam, no, wybicia jakiejś jednostki, nie, z trzech takich naszych strzałów. O ile będziemy mieć ten critical, to będzie spoko. I zawsze myślę, że minimum jeden żeton musimy mieć taki, żeby nasze klony miały ten serdżowanie obrony. Ostatnio grałem w takiej konfiguracji, że miałem dwa żetony defensywne, jeden ofensywny. Teraz zastanawiam się, będzie trzeba przetestować, czy na przykład dwa ofensywne, jeden defensywny nie będzie lepszy. Ale oni będą też dosyć zależni od tego, gdzie te żetony leżą, więc tutaj myślę, jest taka kluczowa kwestia, gdzie one będą. Ważne jest dobre zagranie jodem i kontrolowanie tego, gdzie joda się znajduje na polu bitwy. I w jakim momencie będziecie go aktywować. No to jest bardzo trudna postać do grania, ale jak go dobrze ogarniecie, to naprawdę dużo też od siebie daje. I dobre wykorzystywanie tego guidance'a będzie istotne. Ewentualnie tutaj zawsze można force guidance'a wymienić na to, jak to się nazywa, improwizowane rozkazy. To już będzie w waszej tam kwestii. Nie, czy chcecie zwiększyć kontrolę nad rozkazami, która i tak będzie niezła ze względu na te HQ uplinki, czy lepiej jednak zostawić sobie dodatkowe serce do obrony, żebyśmy jeszcze byli bardziej pancerną tą republiką. No, także. No, chyba wszystko mówiłem. No, tutaj joda, wiadomo, trzyma się blisko klonów, klony blisko jody, wszystko tutaj w kupie, a klony komandosi gdzieś tam ze względu na to serżowanie obrony mogą spróbować podziałać gdzieś w innych miejscach. Nie, tak jak powiedziałem, to przy omówieniu, jak ja bym widział granie poszczególnych scenariuszy tą listą. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy będziecie chcieli przetestować taką konfigurację? Bo tutaj jest pytanie, czy klony komandosi wyprą jakby arki, czy jednak arki jednak lepsze, bo wiecie, sharpshooter, aim za ruch, bardzo dobre połączenie z jodą i ogólnie generalnie teraz arki bardzo mocno wróciły do łaski, co dosyć dobre, nie? Także nie wiadomo, czy klony komandosi ich przebiją. Zwłaszcza, że tutaj punktowo arki tam 66 bazowo, ale ze snajperem chyba wychodzą troszkę drożej. Tak, 97 to i saplinkiem to zdecydowanie drożej te arki, 12 punktów. Często ludzie grają jakiś situational awareness czy coś. Oczywiście na komandosach też można by to niby grać, ale nie wiem, mamy to tarczę, to nie widzę aż takiej potrzeby, bo gdzieś tam tą tarczą można zawsze zablokować, plus ten recover odnowi też im tarczę, więc tutaj joda dodatkowa wartość z guidance na dawanie recoveru komandosom. Dajcie znać o tym, co mówiłem na początku filmu, czy widzicie to, żeby w poniedziałki pojawiały się filmy z Legionów, w czwartki jakieś planszówki, karcianki i ewentualnie
jakiś tam dodatkowy content może się jakoś losowo będzie pojawiał. Natomiast żeby to były dwa takie stałe dni, w których będziecie wiedzieć, że się będzie pojawiały, że się będą pojawiały filmy i no, i będziecie mieć taką regularność. To mi zależy na waszym feedbacku. No i też dajcie znać, co myślicie o tej liście. I w tym filmie też będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku i na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. I dzięki, do następnego filmu.